w roku, to tak zwane Bawole Echo. Pyszna kawa. Ja Jednak dziś kawa, oczywiście rano Boże, trzeba było wstać, przejrzeć najnowsze wyliczenia modeli numerycznych i wiecie co wam powiem? Będzie chłodno. to ochłodzenie, silne ochłodzenie, o którym wam ostatnio mówiłem w dniu wczorajszym nadchodzi. Widać je już w modelu ECMWF, widać je w modelu GFS i widać również już w krótko. Terminowym modelu Icon. Na no, wczoraj niektórzy pisali: A klikbajty daje, a jaki chłód pieniądze chce zarobić. Ale to nie do mnie tak. Do mnie nie. No, widzicie, moi drodzy, to tak właśnie nie działa. Generalnie ten kanał jest po to też, żeby omawiać możliwe sytuacje. Nie każde się sprawdzają, ale część się sprawdza. Tu widać było, że coś się szykuje po tym ciepłym okresie i się szykuje. Szykuje nam się mocne ochłodzenie, ale zanim o tym, przejdźmy do sytuacji aktualnej. Zobaczmy, co tutaj w czwartek się dzieje, Wysz nadal Quentin znajduje się nad zachodnią częścią Rosji, on powolutku przemieszcza się w kierunku Białorusi i znów do nas dociera coraz wyższe ciśnienie, ale niż znajdujący się nad Morzem Czarnym, wczoraj Wam o tym mówiłem, wypycha w naszą stronę zachmurzenie i moi drodzy, wbrew prognozom, popadało na południowym wschodzie. Ja wiem, że te opady były marginalne, ale jak to było, ślepemu koniowi się w zęby nie zagląda. Może nie, to zostawmy. Ja Chorczyczakowi te wszystkie przysłowia, ślepemu koniowi. To, to, to. No, e, słuchajcie, w Polsce Wschodniej trochę więcej zachmurzenia nie, i w Polsce Południowo-Wschodniej troszeczkę opadów wystąpiło. Generalnie fronty atmosferyczne są wypchnięte takim półkolem na zachód, e, na zachód Europy i tam występują przede wszystkim opady deszczu. Najwięcej opadów deszczu we Francji, e, również w południowych, południowo-zachodnich Niemczech. Tam się dużo dzieje u nas dzieje się zdecydowanie mniej, bo i nawet ten sam niż, który znajduje się nad Morzem Czarnym, on jakoś opadowo nie jest ogarnięty zbyt mocno. Nawet przedpołudnie, w czwartek w Polsce Wschodniej, właśnie z tym zachmurzeniem związanym z niżem, który do nas te, te, te zachmurzenie pcha tym powietrzem. I tutaj, właśnie gdzie w Polsce Południowo-Wschodniej, występowały w takim wąskim pasie opady deszczu. No, to zawsze coś. Ciśnienie najwyższe w Polsce Północno-Wschodniej 1040 1024 Hektopaskale. Południowo-zachodniej 1016, hektopaskali, w Polsce Zachodniej i Centralnej praktycznie bezchmurne. Niebo. No i tutaj przenieśmy się w okolice Siedlec i to do dnia wczorajszego, czyli do środy, bo tam pojawiła się izolowana komórka konwekcyjna, komórka burzowa i powiem Wam, że wygląda pięknie zdjęcie z użytkownika systemu raportów Benicjusz, miejscowość Przytoka, gratuluję zdobyczy. Ja z okolic Łomży też widziałem już rozwianą część tej chmury, fantastyczny widok, dla mnie nie było sensu tam jechać, bo... To była krótkotrwała komórka, ale osoby, które ją obserwowały, naprawdę widok, widok miały fajny. W czwartek w godzinach porannych temperatury dosyć niskie w Polsce wschodniej, od 12 do 14-16 stopni Celsjusza w Polsce centralnej, ale w Polsce zachodniej 21-22 stopnie Celsjusza. No i dziś znów będziemy... w. W polu tego wysokiego ciśnienia wyszkwentin będzie trzymał cały czas nad nami piecza, a to będzie powodowało cały czas napływ tego gorącego, suchego powietrza ze wschodu w kierunku zachodnim, i te chmury, które będzie tworzył cały czas ten nisz nad Morzem Czarnym, one są właśnie pchane do nas przez te ciepłe powietrze i w naszą stronę pędząc są wysuszane w cudzysłowiu i zanikają, no ale mimo wszystko coś tam będzie z zachodu się na wschód, ze wschodu przepraszam, na zachód kłaczyć i wędrować i lokalnie model Icon pokazuje, że gdzie nie mogą pojawić się słabe opady deszczu, punktowe opady deszczu na północnym wschodzie są możliwe izolowane komórki konwekcyjne, ale tak jak wczoraj prognoza burzowa jest nadany Obszar, a może gdzieś w jednym punkcie coś się pojawić, a może się i nie pojawić. Dlatego tylko marginalne zagrożenie burzawe dla północnego wschodu Polski i dla przede wszystkim Sudetów. No i tutaj oczywiście zwracam się do Was z tym, żebyście uważali na burze i nie bagatelizowali ich. Ja ze swojej strony polecam mieć na telefonie aplikację monitor burz, której też sam używam, żeby sprawdzić, czy jest ok. Temperatury najwyższe w Polsce zachodniej do 30 stopni Celsjusza, województwo lubuskie dolnośląskie, zachodniopomorskie, im dalej w kierunku Polski centralnej i wschodniej, tamte temperatury niższe, na wybrzeżu 24 stopni Celsjusza. No i dziś też przygotowałem ostrzeżenie przed upałem, który no, daje się niektórym osobom wyznaki. Tu najgorzej będzie właśnie w tych trzech zachodnich województwach. Tam dziś te temperatury będą najwyższe. Porywy wiatru do 40 km na godzinę w Polsce Zachodniej na pozostałym obszarze od 10 do 20 wiatr wiejący ze wschodu w kierunku zachodnim. No i przechodzimy do mięsa tego odcinka, czyli przechodzimy do tego ochłodzenia, które już widzą wszystkie modele numeryczne praktycznie, oprócz modelu GEM, który jest ale on u nas raczej się na niego nie patrzy, no bo on ma odchyły cały czas. To, co widzimy przede wszystkim, to spadki temperatur, dosyć mocne spadki temperatur, które są widoczne przede wszystkim po dziewiątym. Września. Do 9 mamy stabilne 28, 29 do 30 stopni Celsjusza. Po 9 te temperatury na łeb, na szyję zaczynają spadać. No i wszystko wskazuje na to, że 13, 14, 15 będziemy witać się z jesiennymi temperaturami rzędu 16. 18 stopni Celsjusza, a może nawet i mniej. Dlaczego tak się będzie działo? Ano dlatego, bo będziemy mieli zmianę, przebudowę pola barycznego. No i tutaj jeszcze raz wejdźmy na 850 hektopaskali, na temperatury na tej wysokości. No i co my tutaj przede wszystkim widzimy? Tu przede wszystkim widzimy. Wędrówkę wędrówkę niży, przełamanie już przełamanie tej blokady wyżowej i wędrówkę niży, który, w, które wręcz spłyną do nas z nad Islandii. To będzie powodowało przede wszystkim właśnie wyparcie tej gorącej masy powietrza i otwarcie drogi do napłynięcia powietrza zdecydowanie. Chłodniejszego. I tutaj, moi drodzy, przejdźmy sobie bezpośrednio do 9 na szybko. Zobaczmy, jak 9 sierpnia, w sierpnia, września będzie wyglądał, czy jak będzie wyglądał poniedziałek. Poniedziałek, jeszcze to jest, przypominam, jeszcze model GFS. Do Polski będzie jeszcze płynęło to ciepłe powietrze, ale zostanie ono już wypierane przez powietrze zdecydowanie chłodniejsze z nad Oceanu Atlantyckiego, które będzie spływało aż z nad okolic Islandii, i ono będzie wypierało te gorące powietrze, które znajdowało się nad Polską. No to już widzą wszystkie modele numeryczne są będą jeszcze pewne korekty ale tu raczej sytuacja jest praktycznie pewna 14 Zobaczmy na szybko 14. Tutaj jest sobota 14, i Polska już jest w objęciach chłodnej masy powietrza, bo niżej już będą tutaj nad Morzem Północnym chociażby stacjonować. Stacjonować to zresztą, bo będą się przemieszczały dalej w kierunku cieśnin duńskich, no i te chłodne powietrze będzie już. Transportowane między innymi do Polski. No ale sprawdźmy sobie aktualne wyliczenia, porównajmy. No bo model GFS już widzieliśmy. On jest tutaj dla porównania za moimi plecami. Natomiast sprawdźmy, co widzi model ECMWF, bo wczorajszych, we wczorajszych wyliczeniach jeszcze tych modelu ECMWF nie było. Tu już go mamy. No i sprawdźmy. Model ECMWF sytuację widzi bardzo podobną, a więc niż który będzie znajdował się na północ od Szkocji, bardzo głęboki niż prawdopodobnie, i transportowane chłodne powietrze, które będzie spływało aż do Francji, do Niemiec. To jest poniedziałek. Poniedziałek 9 sierpnia. To jest taki pierwszy dzień, kiedy nastąpi nad Polską wypieranie tej gorącej masy powietrza, która będzie coraz bardziej odpychana w kierunku zachodnim. Tu mamy model ECMWF, tu mamy model GFS, sytuacja. W jednym i w drugim jest bardzo podobna. Lecimy, moi drodzy, dalej. Jeśli chodzi o polego potencjału, zmniejszmy wysokość na 500 hPa i sytuacja tu jest bardzo, ale to bardzo znów prawdopodobna, tym razem model Icon, który, którego wyliczenia już się pojawiły. Widzimy ten niże, widzimy ten niż nad Islandią, widzimy niż, który będzie formował się gdzieś nad Francją i one będą znów transportowały te chłodne powietrze, które to zacznie wypierać ciepłe powietrze, znajdujące się między innymi w Europie Wschodniej, w Europie Centralnej, w Polsce. Więc widzimy, że od poniedziałku wszystkie modele numeryczne pokazują nam początek ochłodzenia, początek opadów deszczu i burz również, ale tu sytuacja jest niepewna, to jest zawczas jeszcze, żeby o tym rozmawiać. Sobota, 14. Września, przynieśmy się do tej daty, kiedy już taki mocny napływ tego chłodnego powietrza do Polski powinien dotrzeć. Zacznijmy od modelu znów ECMWF. Za moimi plecami jest model GFS, żebyście mogli porównać. Jeszcze sprawdzę dokładnie. Tak, jest model GFS, żebyście mogli te dwa modele numeryczne i te wyliczenie porównać. Zobaczcie, że wyglądają one bardzo podobnie. A więc 14 gorące powietrze jest już odpchnięte daleko od terenu Polski do nas dociera zdecydowanie chłodniejsze powietrze z nadatlantyku. Co więcej, niż całkiem głęboki, więc dużo wskazuje na to, że też będziemy mieli silniejsze porywy. Wiatru. No, wygląda to dosyć, dosyć intrygująco. Sprawdźmy sobie pole geopotencjału. Znów 500 hektopaskali, taka wysokość i również widzimy niże. Widzimy niże, które będą znajdowały się na południowy wschód od Islandii, również nad Wielką Brytanią, nad Morzem Północnym i chłodne powietrze. Transportowane między innymi do Polski. Ciepłe, gorące powietrze jest odepchnięte na południe Europy i na południowy wschód również, więc no, wszystko wskazuje na to: wszystkie znaki tutaj na niebie i ziemi, w modelach numerycznych, wskazują na to, że od poniedziałku ochłodzenie, które tutaj widzimy na mapie Polski. Poniedziałek model ICON od południowego zachodu będzie już wkraczało w chłodne powietrze. U nas w Polsce jeszcze 28-29 stopni Celsjusza, ale już na południu, w Czechach, w Niemczech tylko 16-18 stopni Celsjusza. Więc można psioczyć na to ciepło, ale radzę Wam nacieszcie się nim, ponieważ potem może go. Troszeczkę brakować. Moi drodzy, dziękuję za to, że byliście. Dziękuję patronom wspierającym za to, że wspierają nasz kanał na YouTubie i na Patronajcie. Zapraszam oczywiście do subskrypcji, do udostępnienia tego filmu oraz do wsparcia ewentualnego na YouTubie czy na Patronajcie. A my widzimy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.